Z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Jeśli oglądaliście mój poprzedni film, to pewnie wiecie, że mam obecnie rękę w gipsie. To dyskwalifikuje tworzenie nowych przepisów i nagrywanie ich dla Was. Mam jeszcze troszeczkę przerwę, dopóki nie zdejmą mi tego gipsu. I wpadłam na fantastyczny pomysł, byście się nie zanudzili w tym czasie i by móc nadal nagrywać dla Was filmy. Pomyślałam, że ruszę z cyklem taste testów, czyli po prostu filmów, w których będę coś testowała. Ostatnio na rynku pojawił się jeden bardzo, bardzo ciekawy produkt, który po prostu sprawił, że wszyscy weganie oszaleli. Jedni zaczęli krzyczeć, że jak to, po co to, że to jest wbrew weganizmowi, że to jest wbrew wszystkiemu, że to jest bez sensu, że to jest nieetyczne, że po co po prostu tego typu produkty. I drugi jakby obóz osób na diecie wegańskiej, czyli po prostu tak, super, nowy produkt, ktoś o nas w końcu pomyślał, super inicjatywa i tak dalej, i tak dalej. Ale o jaki produkt chodzi? Moi drodzy, chodzi o produkt wegańskie mielone mięso. Jest to po prostu coś dla mnie niesamowitego. To wygląda tak realistycznie. Jest to produkowane przez firmę Naturli BD Change. 0% mięsa, 100% smaku. Jest to mega, mega, mega ciekawe. Jest napisane mielone w 100% wegańskie. 10% tłuszczu, 18% białka, bez mięsa. I oczywiście znaczek, że jest to produkt wegański, więc ogólnie jak dla mnie spoko. Opakowanie 400 gramów, pojemnik z tworzywa pochodzącego z recyklingu w minimum 50%. No taka informacja dodatkowa. Widzicie, ja już mam tutaj to opakowanie otwarte. Ogólnie to mięso wygląda przerażająco realnie. Przerażająco realnie. Naprawdę, no, wydaje mi się, że można się nieźle nabrać, jeśli chodzi o zakupy w sklepie. Postaram się to obrócić, żeby nie wysypać, ale żeby móc przeczytać dla Was zawartość. Tu jest z tyłu mały przepis na kotlety mielone. Nie będę Wam czytała, tylko ważna informacja, że producent radzi, by ułożyć kotlety mielone na zimnej patelni z olejem i ustawić na średnim ogniu, smażyć około 5 do 7 minut, aż się stworzy ładna skórka, bla bla bla. Jest tu jeszcze przepis na sos boloński z właśnie tymże mięsem. Ale tutaj przejdźmy do składu, czyli do rzeczy, która może Was interesować. Co się znajduje w tym czymś? Jest to nazwane produkt wegański z białka sojowego. Składniki. Hydrolizowany izolat białka sojowego 58%. Woda, olej kokosowy, mąka sojowa, gluten pszenny, migdały, borowik szlachetny, pomidory, fermentowana glukoza, skrobia tapiokowa, sól, ekstrakt słodowy, barwnik, czyli burak ćwiekłowy, naturalny aromat, maltodekstryna, stabilizator, metyloceluloza. Ogólnie patrząc na skład, powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo dobry skład. Oczywiście porównuję tutaj do jakichś takich substytutów mięsa, do jakichś wegańskich, sojowych burgerów, które mają pełno po prostu, za przeproszeniem, shitu w środku. Tak, jeśli chodzi o ocenę samego składu tego mięsa mielonego, jest naprawdę spoko. Powiem Wam, że dość dobrze to wygląda. Jeśli chodzi o sam wygląd opakowania, wygląda on zachęcająco według mnie, przerealistycznie. Jeśli chodzi o skalę realizmu, to jest to milion. Aha, jeśli jeszcze chodzi o wartość kaloryczną, jest to w 100 gramach 202 kalorie, tłuszczu właśnie 10%, aktynastronę kwasy tłuszczowe 8 gramów, węglowodany 6,2 gramy, w tym cukier 1,5 grama, błonnik 3,8, białko 18, sól 1,2 grama. I ogólnie zanim przejdę do testowania mojego burgera, ponieważ jak widzicie, ja już tutaj sobie go wcześniej usmażyłam. Jedyne co zrobiłam, to do małej miseczki przełożyłam część tego mięsa, dodałam trochę soli, trochę pieprzu i trochę wędzonej papryki. Można doprawić czymkolwiek, najlepiej by było jeszcze podsmażyć cebulkę i dodać do środka, tak jak w prawdziwych mielonych. Niemniej, zważając na jakieś afrykańskie tutaj upały, i tak nie do końca chciało mi się smażyć tego kotleta i
nie było to najprzyjemniej. Jeszcze z tym moim prywatnym grzejnikiem to tym bardziej po prostu było ciężko. Ale dałam radę. Więc możemy je doprawić jakkolwiek chcę. Ja już tutaj to podsmażyłam, tak jak producent radził. I zanim przejdę do skosztowania tego mięsa, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, chciałabym powiedzieć jedną ważną rzecz. Wiele osób uważa, że weganie nie powinni spożywać tego typu produktów, które łudząco przypominają mięso, bo po co by oni mieli jeść mięso, skoro przecież jest to nieetyczne według nich i po prostu pozbywają się go z diety. To skoro po prostu chcą mieć jakiś wegański substytut mięsa, to nie jest to normalne mięso. Niektórzy mają z tym problem, że weganie spożywają czasem produkty, które są podobne do tradycyjnych. Jeśli chodzi o moje zdanie na ten temat, ja uważam, że lepiej jest zjeść sobie takiego kotleta i jestem w stanie w 100% zrozumieć, jeśli ktoś na przykład przechodzi na dietę wegańską i najzwyczajniej w świecie brakuje mu starych smaków, na których się wychował. I nie widzę w tym nic do końca złego. Wydaje mi się, że kupowanie takich produktów może wręcz wspierać te firmy, ponieważ jest na nie popyt, to wtedy rynek będzie na to reagował i będzie się coraz więcej tego pojawiało. Ja wiem, że ten produkt naprawdę wywołał ogromną burzę w internecie i wszyscy weganie pędzili do marketu, żeby kupić to mięso. I to pokazuje, że zapotrzebowanie jest. I nawet jeśli ktoś chce kupić tylko raz, albo będzie kupował co tydzień, albo codziennie, nieważne, to jest zainteresowanie i wydaje mi się, że to jest na serio spoko. Ktoś wymyślił coś takiego i ja będę to wspierać. Jest to super inicjatywa, jest to produkt wegański. Ja sama dla siebie nie wiem, czy kupię więcej takie mięso. Możliwe, że nie, ale to tylko właśnie dlatego, że nie jestem osobą, która tęskni za kiełbasą, za mięsem, za mielonym, za tego typu rzeczami. Mi w zupełności wystarcza tofu, ogólnie wędzone, jeśli mam ochotę na jakiś smak wędzonego czegoś. Tofu wędzone wtedy zaspokaja moje wszelkie potrzeby. Ale wiem, że są takie osoby, które po prostu tego brakuje, albo tego typu produkty mogą naprawdę bardzo pomóc osobom, które są w trakcie właśnie tej przemiany i przejścia na weganizm. Więc ja do tego nic specjalnie nie mam i jeśli będą pojawiały się takie rzeczy, to bankowo będę je kupowała, żeby chociażby zaspokoić swoją własną ciekawość, a jeśli mi zasmakuje i będę uważała, że chcę to włączyć na stałe do mojej diety, to będę kupowała. Tutaj jeszcze nie próbowałam tego. Przyznam się Wam, że próbowałam to mięso na surowo, podczas smażenia. I no, stwierdzam, że można by naprawdę zrobić wegańskiego tatara z tego. Pokusiłam się, żeby zjeść to na surowo, ponieważ jest to praktycznie soja i olej kokosowy i tam przeróżne dodatki, które wcześniej wspomniałam. Więc nic by mnie tutaj nie zabiło specjalnie na surowo. Więc byłam bardzo ciekawa. Oczywiście, że bierzcie pod uwagę fakt, że ja bardzo długo nie jadłam już mięsa, kilka lat i z pewnością moje smaki trochę się zmieniły i ja mogę uważać, że to mięso smakuje prawdziwe mięso, po prostu 100% mięso. A ktoś, kto codziennie je mięso, stwierdzi, że w ogóle to nie jest podobne i tak dalej. Może się tak zdarzyć, ponieważ moje smaki już się troszeczkę zmieniły i dawno nie jadłam prawdziwego mięsa, więc bierzcie to również pod uwagę. Ale powiem Wam, że smażyło się bardzo dobrze, nic się nie rozpadało, było mega, mega spoko. Tutaj właśnie nie wiem, jaka będzie konsystencja, bo gdy zaczęłam to mięso wyrabiać po prostu razem z przyprawami, w ogóle mówię mięso, w ogóle dziwnie mi jestem, strasznie mi jestem, dziwne, że mówię, że wyrabiałam mięso. Wyrabiałam ten mięso podobny produkt. Albo nie. Wyrabiałam ten produkt. Nie wiem czemu, ale to słowo mięso jakoś tak nie pasuje mi do mojego słownika. No dobra. Wyrabiałam tą masę. Wyrabiałam masę razem z przyprawami.
I wtedy zaczęła się to robić taka konsystencja takiej plastoliny, ciastoliny, coś w tym stylu. Nie ma tu, wiecie, różnych kawałków, chrząstek, tłuszczu i tam włókien i tego wszystkiego. Jest to taka jednolita masa praktycznie. Więc no tutaj konsystencja najprawdopodobniej będzie troszeczkę inna niż prawdziwego mięsa, ale zobaczymy, jak będzie ze smakiem. Jeśli chodzi o smak tego surowego mięsa, to nie powiedziałabym, że jest to w 100% mięso. Niemniej naprawdę smak jest budząco podobny. Naprawdę. Dla mnie personalnie jest to nawet troszeczkę zbyt realistyczny smak. Że mam coś takiego, że tak... Dobra, ale chyba ktoś sobie robi z mnie jaja. W sensie, czy to na pewno jest wegańskie? Czy ktoś robi sobie ze mnie jaja? No nie. Okej, więc jestem mega ciekawa. Już mój kotlecik zdążył ostygnąć, bo przed chwilą jeszcze był trochę wrzący. Powiem wam, że wygląda to bardzo mięsnie. To co? Nie powiem, że pachnie super teraz jak mięso, bo już ostygło, ale podczas smażenia wyczuwałam taki aromat, taki jakby trochę mięsny. Ej, no nie, w sumie to pachnie mięsem. O, strasznie realistyczne. Aż mam takie jakieś obawy. No dobra. Wybaczcie mi moją kwaśną minę. To nie chodzi o to, że mi nie smakuje, tylko po prostu mój mózg przeżywa troszeczkę takiego, jak to się mówi, mindfucka. Próbuję kolejny keks. A nie. Powiem wam, że to jest na serio mięsne, to jest na serio mięsne. To jest na serio mięsne. Boże. Nie no, szapoba, na serio szapoba, bo... No i jeśli chodzi o tą konsystencję, na serio, nie wiem jak to się stało, wydawało mi się, że jak to ugniatałam, to że ona była taka jednolita. Ale teraz jak jem, to wyczułam, kurczę, tak, że coś tam jest bardziej miękkiego, coś mniej. I to chyba za sprawą tego, że ten olej kokosowy jakby nie był tak jednolicie blendowany, jeśli wiecie o co chodzi, że były tam tylko większe kawałeczki i przez to może ten olej kokosowy, który był w środku, po prostu w pewnym momencie się tak zapiekł i stworzył po prostu taką strukturę. Nie wiem do końca, jak oni to zrobili, serio nie wiem, ale konsystencja nie jest jednak taka, nie jest jednak taka jednorodna. Widać tutaj takie... Żyłki? Żyłki czego? Żyłki soi? Czy żyłki oleju kokosowego? Gdyby ktoś mi zaserwował burgera z czymś takim, to podejrzewam, że moim odruchem byłoby to, żeby go wypluć. Będę z wami całkowicie szczera, bo bym poczuła, że jest to w 100% mięso. Jeśli byłyby tam jakieś dodatki, jakieś tam wegański majonez, ketchup, musztarda, ogóreczek, sałata, wydaje mi się, żebym mogła stwierdzić, że to jest prawdziwe mięso. Chciałabym wam powiedzieć coś więcej na ten temat. W sensie opisać to, ten smak. Zazwyczaj wiecie, że lubię używać wielu przymiotników, jeśli chodzi o opisywanie smaku danego jedzenia. I na przykład o słodyczach mogę opowiadać godzinami, ale o konkretnych daniach również. Mówię o aromatach,
o tym wszystkim, ale tutaj nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej poza tym, że jest to smak mięsa. Jest on lekko słodkawy. Oczywiście wszystko zależy, jakich przypraw użyjemy. Wydaje mi się, że cebulka przyprawiona w środku byłaby jeszcze bardziej realistyczna. Ale jeśli chodzi o sam kolor i o samą strukturę tego mięsa i o smak, to ja bym tutaj dała na serio jakieś 9 na 10. Dam 9 na 10, a nie 10 na 10, ponieważ minusem tego produktu jest to, że jest zbyt mięsny. Według mnie. I dlatego dam 9 na 10. Naprawdę mam wrażenie, że tutaj ktoś mnie oszukał, że ktoś tutaj się bawi w jakiś prima aprilis, sierpniowo-lipcowe, ale jeśli naprawdę brakuje wam smaku mięsa, jeśli jest to wam potrzebne, żeby jakoś zastąpić to, co wcześniej jedliście, albo jeśli po prostu jesteście ciekawi, jak smakuje wegańskie mięso, to ja zachęcam was do zakupu. Nie macie nic do stracenia. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ta firma to zrobiła, ponieważ odwzorowanie jest naprawdę na najwyższym poziomie. Już biorąc pod uwagę samo opakowanie tego mięsa, czyli to, że jest to taka zielona tacka i są tutaj takie no, paseczki mięsa mielonego, kolor tego mięsa i to wszystko połączone, to zarówno opakowanie, jak i sam produkt w środku według mnie jest na najwyższym poziomie. Skład nie jest również najgorszy, mogłoby być gorzej, jest dużo syfu w takich różnych gotowych daniach, wegańskich mięsach i tak dalej. Tutaj naprawdę nie, no jest kilka rzeczy, do których można by się przyczepić oczywiście. Niemniej nie ma tragedii. Jeśli chodzi o cenę, jest to 400 gramów i kosztuje 10 zł. Według mnie cena jest na serio tania. Za 400 gramów czegoś takiego. Naprawdę polecam wam, jeśli chcecie spróbować, jesteście ciekawi, albo jeśli chcecie to do swojej diety włączyć. Ja nic do tego nie mam, ale jeśli chodzi o mnie, to mi mięsnych produktów nie brakuje, nie tęsknię za nimi, nie śnią mi się po nocach. I ogólnie przeżyję bez tego. Tofu, tempeh, seitan, to wszystko mi z pewnością daje wiele satysfakcji i nie potrzebuję niczego takiego. Ale wiadomo, że teraz jest sezon grillowy jeszcze i może fajnie by było coś takiego bardzo realistycznego ze sobą zabrać albo pokazać znajomym, że może to naprawdę smakować bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Konkludując, ja daję produktowi 9 na 10, jeśli chodzi o odwzorowanie smaku i tego wszystkiego, to naprawdę jest ten pod ogromnym wrażeniem. Daję 9 na 10, ponieważ zawsze może pojawić się jeszcze coś innego na rynku i tą dziesiątkę muszę sobie jakoś zachować na coś na serio takiego wow, wow, wow. No dobra, powiem wam, że jestem w takim ogromnym jakimś szoku i czuję się taka jakaś dziwnie się czuję. Jest mi nieswojo, jest mi dziwnie. Jest mi dziwnie, ponieważ jest to bardzo, bardzo, bardzo takie zbliżone. Więc to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten taste test się wam spodobał. Z pewnością, dopóki nie zdejmą mi psu z ręki, będą się pojawiały tutaj tego typu filmy. Będę testowała dla was przeróżne produkty, więc jeśli macie jakieś rekomendacje, jeśli dowiedzieliście się, że jest coś fajnego, nowego, wartego przetestowania i chcecie, żebym to zrobiła dla was, piszcie w komentarzach. Chętnie coś tutaj dla was pokosztuję przed kamerą. No nic, widzimy się następnym razem. Pamiętajcie, by dać łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał, jeśli się wam podobało i chcecie więcej tego typu rzeczy. I nic, życzę wam dobrej nocy i smacznego wegańskiego mielonego. Pa, pa, buzi!